Dzisiejszy drogowskaz kulturalny rozpoczynamy od zapowiedzi 45. Dni Pabianic oraz wydarzeń, które odbędą się w ramach obchodów święta naszego miasta. Główna impreza odbędzie się na polu golfowym N&A Arkadia przy ulicy Grota Roweckiego. Uroczyste otwarcie tegorocznych Dni Pabianic odbędzie się o godzinie 15.30. Później zaplanowano moc atrakcji. Na scenie, idąc chronologicznie, zaprezentuje się Miejski Ośrodek Kultury. Placówka o godzinie 15.40 przedstawi fragment wydarzenia Jestem kobietą z udziałem niecodziennych kobiet dnia codziennego. O godzinie 16.20 zagra zespół Pewex. Witam wszystkich, jestem przedstawicielem kapeli Pewex, gram na bębnie. Mam zaszczyt Was zaprosić na nasz koncert, może mini koncert bardziej, który odbędzie się w ramach Dni Pabianic 3 września. O 16.20 na polu golfowym. Ponieważ tak się złożyło, że nam stuknęła 40 muzyczna, szkoda, że nie kostna, ale tak źle jeszcze z nami nie jest. Dla tych, którzy nas bardziej pamiętają lub mniej, mamy takiego bonusa w postaci nowego członka zespołu, który gra na syntezatorach, klawiszach. Dlatego też wzbogaciło nam się troszeczkę brzmienie, poprzearanżowaliśmy niektóre starsze kawałki, które naszym zdaniem były godne jeszcze, żeby nad nimi popracować. Oczywiście większość repertuaru jest nowa, ponieważ to są autorskie rzeczy, więc pozwoliliśmy sobie na kompilację różnych stylów typu art rock, progress, nie wiem, funky, soul. A kto nam zabroni? To jest nasza inwencja, robimy co chcemy, to jest nasza muzyka, tak jak wspomniałem. Miło będzie spotkać, że ktoś dożył takiego wieku jak nasz zespół, Was zobaczyć przed sceną, ponieważ wielu znajomych się już zapowiedziało i powiedziało, że nam zrobi klakę, a tym bardziej będziemy mieć zaszczyt, ponieważ ta 40 do czegoś zobowiązuje. Troszeczkę odmłodziliśmy zespół poprzez przyjęcie, wchłonięcie nowego członka w postaci właśnie syntezatorów i klawiszy. Dlatego myślę, że jest to bonus. Ktoś, kto nas słyszał w tamtych wersjach, nie to, że nie będzie zaskoczony, ale na pewno nie będzie zdegustowany tym, co teraz Wam pokażemy. Wymienię kapelę. Wojtek Strzelecki będzie śpiewał, pięknie jak zawsze. Marek Kemp na gitarze, też pięknie. Marek Osada równie pięknie, też na gitarze. Sławek Krawczyk na gitarze basowej, najlepiej. Marek Binkowski, który jest nowym naszym, brzydko mówiąc, nabytkiem, będzie obsługiwał potężne syntezatory, a ja będę próbował utrzymać równe tempo na perkusji. Jeszcze raz Was zapraszam serdecznie. Przybądźcie 3 września, w niedzielę o 16.20 będziemy grać na pole golfowe. Mówił do Was Andrzej Rusin, perkusista. Kolejna propozycja to występ Strefy Ruchu o godzinie 17.10. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Jam, który z koncertem wystąpi o godzinie 18.00. O 20.20 na scenie zapewne da czadu nasz pabianicki, ale znany w całej Polsce i nie tylko, proletariat. Na koniec imprezy o godzinie 21.30 wystąpi Gromi, producent muzyczny i DJ. Wydarzenie poprowadzą Joanna Kołaczkowska, znana przede wszystkim z kabaretu Hrabi, oraz aktor i wokalista Filip Cembala. Ponadto w czasie trwania imprezy zaplanowano jeszcze wiele innych ciekawych atrakcji wokół sceny. Będą m.in. stoiska interaktywne oraz rękodzielnicze, ekologiczne warsztaty, wyciskanie sztangi, robotyka, alpaki z Dobronianki, piana party, dmuchańce, animacje dla dzieci, malowanie buziek, wesołe miasteczko i strefa gastronomiczna. W ramach Dni Pabianic bardzo dużo będzie się też działo w sobotę 2 września w Centrum Handlowym Tkalnia. Tam na małej scenie od godziny 15 do 18 zaplanowano kilka występów. Zagra zespół Soul and Motion. Zatańczy Filip Cybulski, instruktor smoku, który wraz ze swoimi tancerzami zaprezentuje się w energicznym jumpstylu. Wystąpi też raper Nathan Włoch. Będą pokazy gimnastyki akrobatycznej oraz zumba. Na parkingu tkalni stanie wesołe miasteczko, będzie też piana party, no i strefa gastronomiczna. Na Dni Pabianic zapraszają organizatorzy Miasto Pabianice i Miejski Ośrodek Kultury oraz główni partnerzy Centrum Handlowe Tkalnia oraz grupa A&A.
przeddzień głównej imprezy w sobotę 2 września w ramach Dni Pabianic odbędzie się Święto ulicy Zamkowej w ramach 45. Dni Pabianic. O godzinie 12 podczas inauguracji otwarcia ulicy Zamkowej zabrzmi chór Incanto pod dyrekcją Magdaleny Chudzieczek-Cieślar. Będzie też parada tramwajów. Sprzed zamku do pętli przy ulicy Wiejskiej przejadą historyczne wagony tramwajowe oraz współczesne. Zabytkowe tramwaje będą kursowały między krańcówkami Pabienice Wiejska, Chocianowice IKEA jako bezpłatna linia 41 bis, zatrzymując się na przystankach na trasie. Pasażerowie posłuchają w nich muzyki na żywo. Piosenki turystyczne wykona Elżbieta Ciempka z seniorami. Poezję śpiewaną Andrzej Krajewski. Popularne przeboje akordeonista Zenon Sobala. Swingowe przeboje Marek Smuga. O godzinie 15 rozpocznie się festyn z atrakcjami dla młodszych i starszych. Naprzeciwko zamku stanie scena, a na niej różnorodne występy. Szkoła muzyczna 1. i 2. stopnia w Pabianicach, zespół pieśni i tańca Bychlewianka. O godzinie 16:00 bardzo ważna rzecz, bo zumba na ulicy Zamkowej, więc chyba po raz pierwszy w historii tego miasta będziemy mogli uczestniczyć w zumbie na Zamkowej, także zapraszamy, bo pabianickie szkoły, Eskadra i Strefa Ruchu będą to organizowały, więc wszystkich, którzy chcą być na Zamkowej podczas zumby, to oczywiście zapraszamy na 16:00. Potem kaskady, piana party o 17:00, która odbędzie się w Parku Słowackiego, kapela Dobrzanie, teatr Spektrum, Good Time, Rap Lokal, Cox, Weronika Borowiec, Sweet Hot Jazz Band, Hayes Acoustic Trio i oczywiście no, jeszcze jedna atrakcja taka sportowa, czyli o 22:30 ruszy nocny bieg i marsz ulicą Zamkową. Ponadto wzdłuż głównej ulicy od zamku do centrum handlowego Echo staną stoiska lokalnych firm, m.in. gastronomiczne z wyrobami i usługami. Na wysokości Prząśniczek zaplanowano wystawę zabytkowych pojazdów. Kinotomi zaprasza na plenerowe kino, w ramach którego odbędą się bezpłatne pokazy filmu o Zamkowej. O pełnych godzinach od 13 do 17 odbywać się będą pokazy mody przed Centrum Handlowym Echo. Dla dzieci najwięcej atrakcji będzie w Parku Słowackiego. Dmuchańce, animacje i konkursy, malowanie twarzy to tylko niektóre z nich. Święto ulicy Zamkowej organizuje miasto Pabianice wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Zarządem Dróg Miejskich przy współpracy licznych partnerów. Kopernik 550 to tytuł spektaklu stworzonego specjalnie z okazji 550. rocznicy urodzin wybitnego polskiego astronoma. To widowisko interdyscyplinarne łączące różnorodne style i techniki tańca współczesnego do muzyki wybitnych kompozytorów. Do realizacji spektaklu zaproszono 6 polskich choreografów, zarówno młodych, jak i mających na swoim koncie znaczące kreacje w kraju i za granicą. Są to Bartłomień Malarz, Emilia Sambor, Katarzyna Kozielska, Aleksandra Dziurosz, Przemysław Grządziela, Małgorzata Borowiec. Wartość dodaną stanowią projekcje multimedialne Daniela Stryjeckiego, jednego z najlepszych reżyserów widowisk artystycznych. Reżyseria świateł, dekoracje, nowatorskie kostiumy oraz głos narratora wprowadzają widza w nastrój podróży w kosmos. Spektakl zostanie zaprezentowany w tegorocznej edycji wydarzenia Młody Duch Tańca. Jest to taneczny balet polsko-japoński, który swoją prapremierę miał w 2017 roku i od tej pory wielokrotnie gościł na polskich oraz japońskich scenach wiodących teatrów muzycznych i operowych. Pomysłodawcą i organizatorem widowiska jest Wiesław Dudek, wybitny polski tancerz, fundator i prezes Fundacji Duch Tańca Wiesława Dudka. Spektakl będzie można obejrzeć w niedzielę 3 września w sali koncertowo-balowej Pawelana o godzinie 18:00. Bilety dostępne są na stronie www.bilety24.pl. Przenieśmy się teraz do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Placówka w czwartek 7 września zaprasza do udziału w 12. Narodowym Czytaniu Ogólnopolskiej Akcji pod patronatem Prezydenta Polski. Podczas tego literackiego przedsięwzięcia będzie czytana lektura Nadniemnem Elizy Orzeszkowej. To jeden z najważniejszych utworów literatury polskiej podejmujący tematykę Powstania Styczniowego, którego 160-lecie obchodzimy w 2023 roku. W Narodowym Czytaniu
wydaniu udział może wziąć każdy, dlatego biblioteka liczy na zainteresowanie pabianiczan. Akcja rozpocznie się o godzinie 11 w Parku Słowackiego. Osoby, które przyniosą własny egzemplarz nad Niemnem, będą mogły oznaczyć go pamiątkową pieczątką akcji. Wydarzeniu będzie towarzyszyła wymiana książek używanych. Kolejna propozycja Miejskiej Biblioteki Publicznej dzień później. W piątek 8 września o godzinie 18 w Galerii Ex Libris odbędzie się spotkanie z Aleksandrą Seligą, autorką książek fantastyczno-historycznych. Pisarka na swoim koncie ma dwie powieści, Panna i Matka, które są częścią planowanej trylogii Gołoboże i zbierają entuzjastyczne opinie czytelników zainteresowanych historią i przedchrześcijańskimi wierzeniami dawnych Słowian. Wstęp na spotkanie jest wolny. Natomiast w poniedziałek 11 września w Galerii Ex Libris będzie można obejrzeć wystawę fotografii autorstwa Janusza Śmiałowskiego. Tym razem dzięki zdjęciom pabianiczanina bliżej poznamy piękny kraj, jakim jest Gruzja. Wernisaż wystawy odbędzie się w ramach spotkań klubu podróżnika PTTK. Z autorem wystąpią Mirosława Kuchciak-Brancewicz, która recytować będzie wiersze, i Dariusz Stępień, który uraczy gości śpiewem i grą na gitarze. Z kolei w tajniki gruzińskiej kuchni wprowadzi słuchaczy Seweryn Grambor. Początek spotkania godzina 18, wstęp wolny. Czas na ofertę Kinatomii. W piątek 1 września na ekrany wchodzi thriller Ukryta sieć. Julita wie, że dobry news jest w cenie i z dnia na dzień może zrobić z niej gwiazdę mediów. Choć prawda jest niebezpieczna, młoda dziennikarka podejrzewa, że pewien celebryta odszedł z tego świata z czyjąś pomocą, a nie na skutek wypadku. Im więcej znaków wskazuje, by odpuścić, tym bardziej dziewczyna wnika w sieć intryg i kłamstw. Każdy krok ma swoje konsekwencje, bo obserwuje ją ktoś, kto może pozyskać jej najskrytsze tajemnice i jednym kliknięciem zburzyć jej świat. Nieznany przeciwnik jest bezwzględny, a najbliższych sprzymierzeńców Julita znajduje w rodzinie. Okazuje się jednak, że śledztwo dotyczy zaledwie wierzchołka góry lodowej, a to, co pod spodem, może wstrząsnąć nie tylko światem jej bliskich, ale całym krajem. Tego dnia również premierowo polski film biograficzny z gatunku dramat wojenny Raport Pileckiego. Żołnierz Armii Krajowej, rotmistrz Witold Pilecki, z narażeniem życia celowo daje się aresztować, by zostać osadzonym w obozie koncentracyjnym w Auschwitz. Tam organizuje konspiracyjny ruch oporu Armii Krajowej, a po 947 dniach w obozowej niewoli i brawurowej ucieczce pisze raporty, w których podejmuje próbę informowania świata o Holokauście oraz innych zbrodniach. Następnie bierze udział w Powstaniu Warszawskim oraz walczy w II Korpusie Polskim generała Andersa we Włoszech. Po powrocie do Polski zostaje aresztowany przez władze komunistyczne, bestialsko przesłuchiwany i pod pretekstem szpiegostwa skazany na śmierć. Podczas ostatniego widzenia z żoną powiedział: „Ja już żyć nie mogę, mnie wykończono. Oświęcim to była igraszka”. Skazano go na karę śmierci. Prezydent Bolesław Bierut nie zgodził się na ułaskawienie. Wyrok na rotmistrzu Pileckim wykonano 25 maja 1948 roku w Warszawie. Natomiast 2 i 3 września przedpremierowo film Teściowie 2. Czy tym razem dojdzie do ślubu? Weronika i Łukasz, niedoszła para młoda z pierwszej części, postanawia dać sobie drugą szansę i zaprasza rodzinę na ślub i przyjęcie weselne do nadmorskiej miejscowości. Wśród gości znajdują się dobrze znani już widzom bohaterowie Wanda i Tadeusz wraz z psem Mirelką, a także rozwiedziona Małgorzata w towarzystwie o kilkanaście lat młodszego Jana oraz matki. Morze, drinki, roznegliżowani plażowicze – to wszystko sprawia, że członkowie rodziny pary młodej coraz bardziej się otwierają i zrzucają kolejne maski. Teściowie 2 to kontynuacja świetnie przyjętego zarówno przez widzów, jak i krytyków komediowego hitu Teściowie. W ramach Akademii Filmowej kino w piątek 1 września o godzinie 12 i we wtorek 5 września o godzinie 18 zaprasza na premierę tygodnia Urodzeni mordercy z 1994 roku. Historia dwojga kochanków morderców.
Podróżują drogą 66, urządzając rzeźnie w barach nie dla pieniędzy ani zemsty, ale dla przyjemności. Uwielbiani przez media stają się legendarnymi bohaterami, a ich historie opowiadają pojedyncze osoby pozostawione przy życiu. W piątek 1 września, również zapowiadany już przez nas tydzień temu, niezwykły, spektakularny maraton filmowy poświęcony przygodom najsłynniejszego czarodzieja świata, maraton Harry'ego Pottera, część trzecia. Tym razem na ekranie film Harry Potter i Insygnia Śmierci, część pierwsza oraz część druga. Fani tej serii będą mieli okazję zanurzyć się w magicznym świecie Hogwartu i towarzyszyć Harremu w wielkim finale jego przygód. Maraton w kinie 1 września o godzinie 22. A jeśli już mowa o maratonach, to za tydzień 8 września o godzinie 22 kino zaprasza na maraton horrorów Zakonnica. Sympatycy tego gatunku filmowego zobaczą trzy filmy. Pierwszy z nich to Zakonnica. Kiedy młoda zakonnica odbiera sobie życie w klasztorze w Rumunii, nękany zmorami z przyszłości ksiądz i nowicjuszka, która ma właśnie złożyć śluby zakonne, zostają wysłani przez Watykan, aby zbadać tę sprawę. Wspólnie odkrywają niechlubny sekret zakonu. Ryzykując nie tylko własnym życiem, ale i też swoją wiarą i duszami, stawiają czoła złowrogiej sile pod postacią tej samej demonicznej zakonnicy, która po raz pierwszy przerażała widzów w obecności dwa. Natomiast opactwo staje się straszliwym polem walki toczącej się między żywymi i potępieńcami. Później będzie można obejrzeć film Annabel – Narodziny zła. Annabel powraca. Kilka lat po tragicznej śmierci córeczki, lalkarz i jego żona przyjmują pod swój dach zakonnicę i dziewczynki z sierocińca, które niedługo potem staną się celem opętanego dzieła rąk lalkarza Annabel. Maraton zakończy pokaz premierowy filmu Zakonnica 2. To kontynuacja światowego hitu Zakonnica, w którym siostra Irene po raz kolejny staje twarzą w twarz z demoniczną siłą Valak, demoniczną zakonnicą. I jeszcze jedna propozycja Kinatomii. W niedzielę 3 września o godzinie 13 prawdziwa uczta muzyczna. Będzie to koncert André Rieu Miłość mieszka pośród nas. Bijący rekordy sprzedaży i popularności, holenderski skrzypek André Rieu to jeden z najbardziej uwielbianych artystów świata. Retransmisje letnich koncertów plenerowych wprost z jego rodzinnego Maastricht do kin na całym świecie to już tradycja. Co roku w lipcu to zabytkowe miasteczko odwiedza około 100 tysięcy widzów, by obejrzeć na żywo serię koncertów swojego ukochanego króla walca. Jeden z takich wieczorów jest nagrywany za pomocą kilkunastu kamer i najczulszych mikrofonów, by później pokazać go w kinach. Najnowszy show nosi tytuł Miłość mieszka pośród nas i jest 11. koncertem plenerowym z Maastricht, którym mogą się cieszyć widzowie kinowi całego świata. Sam André tak wyjaśnia wybór takiego właśnie tytułu. Miłość jest muzyką naszych serc, nie zna granic. To najwspanialsza forma ekspresji emocji i najpiękniejsza melodia, jaką możemy zagrać w życiu. Życzę Wam wszystkim dużo miłości i pięknej muzyki. Mam też nadzieję, że tegoroczny koncert z Maastricht przyniesie Wam wiele radości i czułości podczas oglądania go w kinie. Czyż nie jest to najlepsza rekomendacja, by właśnie tak spędzić w kinie cudowny czas ze swoimi bliskimi? Na ten szalony i pełen humoru koncert złożą się jak zwykle przeboje operetkowo-musicalowe, walce, polki i marsze Johanna Straussa, a także znane standardy rozrywkowe. Jak zawsze wystąpi założona ponad 30 lat temu przez André i jego orkiestra Johanna Straussa, chór gospel, soliści oraz wyjątkowi goście. Kto wie, kogo maestro zaprosił tym razem? Przekonajmy się o tym wspólnie przed wielkim ekranem. Na koniec programu o książkach, które warto przeczytać. Mam tutaj książkę To przez ten wiatr autorstwa Jakuba Nowaka. Jakub Nowak może się czytelnikom bardziej kojarzyć z gatunkiem fantastyki, bo pisał opowiadania na przykład do nowej fantastyki. Jest też politologiem, więc niektórzy mogą go kojarzyć z artykułów naukowych o nowych mediach na przykład. A tutaj mamy jego debiut powieściowy i nie jest to książka fantastyczna, raczej można ją zaliczyć do gatunku historycznych, biograficznych, westernów. Chociaż jeżeli chodzi o biografię, to jest bardzo luźno na niej oparta. A chodzi o biografię Henryka Sienkiewicza i jeszcze jej towarzyszki.
Mówię to tak troszeczkę spoilerując, dlatego że ona ma swojego męża, ale były pogłoski o romansie właśnie Sienkiewicza z aktorką Heleną Modrzejewską. Także mamy tutaj opisane ich perypetie w USA, ponieważ właśnie Sienkiewicz miał taki epizod w swoim życiu, kiedy wyjechał do USA i razem z przyjaciółmi próbował tam ułożyć sobie życie na nowo, hodując winogrona. Czyli bardziej takie życie wiejskie, z dala od Warszawy, od klimatów Polski po powstaniu styczniowym. A jak to się udało, możemy mniej więcej się dowiedzieć z tej książki. Jest to książka dosyć przewrotna i taka ciekawostka, że została nominowana do nagrody imienia Witolda Gombrowicza. No, niektórzy mogą wiedzieć, że Witold Gombrowicz i Henryk Sienkiewicz to raczej nie były postacie, które się nawzajem jakoś bardzo lubiły. Gombrowicz opowiadał o Sienkiewiczu, że to jest pierwszorzędny, autor drugorzędny. Więc dlaczego akurat ta książka opowiadająca o Sienkiewiczu została do tej nagrody nominowana? Mogą się Państwo przekonać, czytając tą książkę. Zapraszam. Rodzina Monet, Skarb, jest to książka autorstwa Weroniki Marczak, która opowiada historię niespełna 15-letniej Hayley Monet. Dziewczyna w wyniku tragicznego wypadku traci mamę oraz babcię i przeprowadza się do swoich przyrodnich braci do Pensylwanii. Dziewczyna z biednego domu przenosi się do domu bogatego, pełnego przepychu. Niestety dziewczyna musi się zmierzyć z pewnymi zasadami oraz zmianami w jej życiu. Jej relacja z braćmi nie jest na początku taka kolorowa, jak się spodziewała. Zmienia ona szkołę, zmienia towarzystwo. Książka ma kilka części, ta jest pierwszą częścią. Myślę, że warto, aby zapoznać się z historią Hayley i jej braci. Warto zaznaczyć, że jest to książka dla młodzieży powyżej 16 roku życia, ponieważ zawiera ona pewne treści, które nie są przeznaczone dla dzieci młodszych. Serdecznie polecam dla dziewczyn oraz dla chłopców. Myślę, że to jest to ciekawa lektura.